Ola Koźlek, ze mną jest Kapela. Cześć. Jesteśmy jeszcze przed konferencją, co prawda przed twoim panelem, ale jak nastawienie? W trakcie, no trochę mi się nie chce, ile można tak się kłócić i obrażać się, no po co tak walczyć? Czy nie możemy się kochać? Czyli w takim razie byłbyś w stanie pokochać Bagietę i Natan? No, może bez przesady, no ale... No bez przesady. Czyli co, według ciebie jest za dużo? Za dużo dwie konferencje? Fajnie było, jakby była jednak już jedna, tak jak robią to inne federacje? Przeważnie chyba są po dwie, no. Teraz się właśnie pozmieniało i raczej jest jedna. Wolę jakiś teletujniej, jakiś ten, żeby były jakieś zabawy. No bo tak już wszyscy się obrazili, no i ile można się obrażać, no już. Właśnie, wydaje ci się, że coś jeszcze można wycisnąć tutaj z tych wszystkich konfliktów? Czy to już jest maks i po prostu to będzie tylko taki ala podgrzewany kotlet? No trochę, no znaczy nie wiem, no na pewno coś można jeszcze, jakieś kolejne brudy, coś się będzie działo, ktoś się będzie przepychał, ale wyobrażam sobie, że można by jakieś takie inne konkurencje, że razem współpracujemy, żeby coś osiągnąć, a nie tak, że tylko walczymy ze sobą, tylko na przykład właśnie, że jesteśmy zespołem. No jakie na przykład zawody byście coś budowali może? No właśnie nie wiem, trzeba by to wymyśleć, to można... Budujemy razem iglo, no za mało śniegu, albo szałas. No to może wejdziesz trochę w szeregi w sumie zarządu Prime, bo tutaj jak no, widzę... Mnie nie słuchają. Dlaczego nie? Nie wiem, właśnie też się dziwię, ja bym siebie słuchał. No ale tutaj zawodnika na prowadzącego program łatwo jakoś chyba można przejść. Tak, można, no te role są zmienne. I jak oceniasz na przykład nowego prowadzącego Jowko? To akurat bardzo dobrze, wydaje mi się, że ty był świetnym prowadzącym tutaj do tego panelu. Także dobrze mu poszło. No, wczorajszego występ był taki dosyć stronniczy, jak dla mnie. Czy według ciebie tak powinien się zachowywać prowadzący? Wczoraj to nie widziałem, więc nie wiem, ale dzisiaj wydaje mi się, że fajnie, że tam kazał zamykać mordy i tak porządku pilnował. Bo na przykład jak ten był nasz panel prowadzący, to tak jakby sami sobie właściwie go prowadziliśmy, tam prowadzący czasem próbował się wtrącić. A jednak trzeba krótko trzymać zawodników, no bo to są zwierzęta. I to jakim ty zwierzęciem jesteś? Ja kurczę. Nie wiem, kapibarą. Okej. I jeszcze co do prowadzącego, według ciebie to jest normalne, że prowadzący się bije z innymi uczestnikami? No tutaj tak, myślę, że te role są płynne i tak. Casio się wyzywa z Boyberem, Jówko z tym Lasikiem, no. Myślisz, że takie wyrzucenie Pushbarbera praktycznie na ostatnią chwilę jest dobrą opcją, że Casio dobrze zrobił? Ale co, go wyrzucili całkiem? Tak, wyrzucili go z igrzysk i szukają dla... My się pokłócili. No ale przecież... Nie, to jakiś podstęp chyba. Czyli uważasz, że jednak będzie Tomek Olejnik w parze z Pushbarberem? Nie wiem, ale to jakieś absurdalne, że że coś tam... Tutaj takie rzeczy ludzie robią, że wyrzucanie Pushbarbera, nie wiem co z takiego zrobił, ale nie zauważyłem, żeby coś takiego zrobił, czego się nie robi. Więc to mnie... No tutaj był mocny konflikt z Kasiuszem i oni się już w końcu zaczęli wyzywać coś i Kasio powiedział, żeby go wyprowadzić i usunąć z karty. No to już się wyzywali ostatnio, nie wiem. Taki obrażalski Kasiu? Nie wiem, myślę, że to jest taki zaplanowana akcja. Co do twojej walki z Bagietą? Jak? Myślisz, że jesteś przygotowany? Tak w 100%? No zawsze można być lepiej, ciągle jestem początkującym zawodnikiem, ale no, myślę, że wystarczająco jestem przygotowany, żeby tym razem wygrać z Bagietą. I masz jakiś taki plan, wiesz w co uderzać, co jest taką jego najsłabszą stroną? No myślę, że jak dostanie jeden mocny cios na łeb, to już nie będzie Bagiety, a po prostu wtedy przegrałem sam ze sobą raczej niż po prostu jakoś ten... No w ogóle nie bardzo wiedziałem, co tam się dzieje, jakbym myślał, znaczy nie wiem, no teraz wydaje mi się, że zachowam głowę i jak nie stracę głowy, to spokojnie to wygram. Ale to wtedy twoja głowa nie zadziałała przez jakieś sytuacje też, które się działy jakby prywatnie u ciebie, też ten atak na ciebie pod... No tak, tak, to były jakieś moje prywatne sytuacje, które sprawiły to, że
Właśnie nie chciało mi się tam być w ogóle, więc jakoś poczułem się, no tak jakby... Wydaje mi się, że fizyczne osłabienie było skutkiem stresu zewnętrznego i psychicznego. A jak trenujesz, to twój trener pomaga ci jakby też właśnie jakoś tak przyzwyczajać, działać z tą głową, żeby było lepiej? Trochę tak, no trener mnie motywuje oczywiście, ale też teraz z psychologiem sportu pracuję i też po prostu mam dużo lepsze jakby takie otoczenie, wydaje mi się. Co to znaczy dużo lepsze? Że nie mam jakichś zmartwień większych. Jakoś mam dziewczynę, na której mogę polegać, mam po prostu jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i nie mam jakiejś takiej presji, nie wiem. Po prostu dobrze się czuję. Okej. Okay. I powiedz mi jeszcze, czy na następnej gali też jest szansa cię zobaczyć już w jakimś pojedynku, może jakimś bardziej dymogennym, takim, którym możesz pokazać 100% niż tutaj, jak już się wypaliliście, bo wy też drugi raz już ze sobą walczycie. No i kłócimy się w sumie od tam, od właściwie drugiego prime'u, więc pierwszego nawet. No zobaczymy, nie wiem, myślę, że na najbliższej gali prime to nie, może na kolejnej jeszcze zobaczymy. Czyli po tej walce zamierzasz odpocząć trochę? No trochę tak, już wakacje kupiłem. Gdzie? Jedne w Egipcie, a drugie chcemy z koleżanką jeszcze jechać do Ameryki Północnej. Dziewczyną czy z koleżanką? Najpierw jadę z dziewczyną do Egiptu na All Inclusive, a potem jeszcze miałem taki pomysł, żeby na urodziny swoje 40, które mam za 3 miesiące, pojechać na pustynię Atacama, gdzie jest najmniejsze zanieczyszczenie świetlne, więc najlepiej widać gwiazdy i jest taka największa ciemność, bo nie ma po prostu tam dookoła świateł. I Patagonię też chciałem zobaczyć zawsze, więc tak. To ambitne plany jak na początek roku, myślę, że... No to już będzie przełom kwietnia, majca, więc... Ale od początku teraz masz walkę, już pracujesz sobie na to i... Tak, no... Super, bardzo ci dziękuję, życzę powodzenia. Dzięki też.